Cześć kochani, witajcie na kanale. Pewnie zauważyliście, że od dłuższego czasu na naszym kanale nie pojawiały się żadne nowe filmy. No a było to niestety spowodowane tym, że z mamą się rozchorowałyśmy. Ja jak widać już doszłam do siebie, no mama niestety nadal jest chora, więc stwierdziłam, że już nie będę czekała, aż ona też wyzdrowieje, tylko po prostu nagram coś dla Was sama. No ale przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Pewien czas temu z mamą pokazywałyśmy Wam sukienki ze strony Pakuten. No i na tej stronie też bardzo spodobały nam się swetry. A tak się akurat złożyło, że pojawiła się w tym czasie promocja, więc stwierdziłyśmy, że zamówimy kilka i pokażemy, jak wyglądają w rzeczywistości, bo na stronie wyglądały bardzo ładnie i byłyśmy ciekawe, czy w rzeczywistości będą wyglądały równie dobrze. Więc zamówiłam kilka w różnych kolorach, w beżowym, w różowym, w białym. Jak już wspominałam wielokrotnie, no rozmiarówka na tej stronie jest troszeczkę dziwna. Wszystkie swetry zamówiłam w rozmiarze S na M, bo niestety tylko w takim rozmiarze były dostępne. Znajdzie się też jeden sweterek w rozmiarze uniwersalnym. No i co? Przymierzymy sobie dzisiaj je razem. Zobaczymy, jak wypada rozmiarówka, czy te rozmiary będą na mnie dobre, czy niestety nie. No i przede wszystkim zobaczymy, czy tak samo fajnie będą wyglądać w rzeczywistości, jak na stronie. Więc zróbcie sobie jakąś kawkę, herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Jak już pewnie zauważyłyście, pierwszy sweterek mam już na sobie. Jest to sweterek w kolorze pudrowego różu. Przy zamawianiu tego sweterka obawiałam się, że te falbanki, które mamy tutaj na rękawach, będą tak troszeczkę wyżej i że będą mnie tutaj w ramionach poszerzać, ale powiem Wam, że chyba jest ok, bo te falbanki nie są takie sterczące, układają się tutaj dość ładnie na tych rękawkach, więc wydaje mi się, że jest ok. Z dwóch stron tutaj mamy takie falbanki. Z przodu sweter jest zapinany na guziki i guziki są w kolorze takim beżowo-czarno-białym. Oczywiście guziki są tutaj, można je rozpiąć, to nie są takie, tylko wiecie, ozdobne guziki naszywane na wierzch. Pokażę Wam, jak ten wzór sweterka wygląda z bliska. Mam nadzieję, że kamera nie przekłamie koloru, ale chyba nie. Jeśli chodzi o tył tego sweterka, to jest on już taki zwykły, gładki. Tutaj mamy tylko rękawy i przód jest taki, wiecie, dość strojny, bo mamy i te falbanki, i te guziki, które tutaj też się wyróżniają, bo są innego koloru niż cały sweterek. No i ten sweterek kosztował 42 zł, a w pierwszej cenie kosztował 167 zł. No jeśli mam być szczera, no to 167 zł za sweterek takiej jakości i no po prostu to jest taki cieniutki cardigan, no to raczej chyba nie. No ale 42 zł to już brzmi lepiej, a sweterek prezentuje się naprawdę fajnie. Mam na sobie kolejny sweterek w kolorze pudrowego różu. Jeśli chodzi o kolor, to jest on identyczny jak ten poprzedni sweterek. Jeśli chodzi natomiast o wzór, to jest on w taki pojedynczy warkocz. Pokażę Wam z bliska. Przy rękawkach mamy tutaj też takie no, dosyć szerokie ściągacze. Jeśli chodzi o przód, to jest on cały w taki właśnie wzór tego pojedynczego warkocza. I w przeciwieństwie do tego poprzedniego sweterka, to tutaj mamy wzór i z przodu, ten splot, i z tyłu. Czyli tył nie jest gładki, tylko cały sweterek jest taki sam wzór. No i muszę Wam powiedzieć, że sweterek, który mam na sobie, to też jest rozmiar S na M, ale jest on już o wiele większy niż ten poprzedni. Jak widzicie, i z przodu już to widać, że jest szerszy, i z tyłu też już nie jest tak opięty jak ten poprzedni. No i rękawki też tutaj są już sporo dłuższe. Także powiem Wam szczerze, że chyba w tym lepiej się czuję niż w tym poprzednim, jeśli chodzi o wielkość, bo wolę, jeśli sweter jest taki troszeczkę, wiecie, luźniejszy, nie taki opięty. No guziki tutaj mamy identyczne też jak w poprzednim sweterku, właśnie w kolorze takiego beżu. Przychodzi tutaj kolor czarny, biały i te guziki też są rozpinane.
i ten sweterek kosztował 42 zł. Mam na sobie kolejny sweterek. Jest to sweterek w kolorze pudrowego różu, chociaż mi bardziej to przypomina taki brudny róż, bo na przykład w porównaniu do tych poprzednich sweterków, które też podobno były w kolorze pudrowego różu, no to już zdecydowanie się różni. Ale przejdźmy do tego sweterka. Jest to taki ażurowy sweterek. Jak widzicie, z przodu mamy taki ażurowy wzór, zaraz Wam pokażę z bliska. I rękawki też są właśnie takie ażurowe. A tył już jest gładki, ale pokażę Wam z bliska, bo z daleka pewnie nie widać tego dobrze. No ale muszę Wam powiedzieć, że co do rozmiaru, jest to rozmiar S na M, ale ten sweterek jest już zdecydowanie za mały, szczególnie właśnie rękawki, jak widzicie, są tyle za krótkie. No i są już tutaj bardzo ciasne. Tutaj sweterek, jeśli chodzi o przód, no to niestety rozchodzi się tutaj przy guzikach. Ale tył wcale nie wyglądałby tak źle, bo nie jest tak strasznie opięte. No ale te rękawki niestety no już są zdecydowanie za krótkie. Także ten sweterek jest na mnie za mały. Tutaj mamy guziki z przodu. Oczywiście rozpinane, nie takie przyszywane, tylko na wierzch prowizoryczne. I te guziki są bardzo podobne do tych z poprzednich sweterków. Ale tutaj już zdecydowanie przeważa beż, mamy tu jakieś takie wstawki w kolorze czarnym, ale zdecydowanie już przeważa ten kolor beżowy. No i ten sweterek kosztował 42 zł. Skoczyłam w kolejny sweterek, tym razem już nie różowy, tylko beżowy. I może zacznijmy od tego, że jest on też w rozmiarze S na M, a jak widzicie, zobaczcie, jaka jest różnica w tych rozmiarach. To jest S na M, a jest on już zdecydowanie i dłuższy, i szerszy od tych poprzednich. Tutaj mamy w tym sweterku taki dość głęboki dekolt, jak możecie zauważyć. Cały sweterek jest zapinany na takie jednolite beżowe guziki, a jeśli chodzi o wzór, są to takie wąskie warkocze i ten sweterek z tyłu też jest właśnie w takie same warkocze, nie jest gładki, tylko też wzór mamy tutaj na całym sweterku, zaraz pokażę Wam z bliska. No i przy mankietach mamy ściągacze. Sweterek prezentuje się tak. I kosztował 42 zł. Mam na sobie kolejny sweterek, tym razem w kolorze ekry. I muszę Wam się przyznać, że na stronie chyba najbardziej w tym sweterku spodobały mi się te biżuteryjne guziki. Są one w kolorze białym z dodatkiem srebra. Pokażę Wam z bliska. Sweterek jest taki ażurowy. Pokażę Wam tutaj, żebyście dobrze widziały wzór. I ten sweterek jest cały ażurowy, czyli tył też jest ażurowy, nie gładki, tylko cały jest ażurowy. Z przodu rękawki też. No ale teraz znowu zobaczcie, jak to jest z tymi rozmiarami. To jest znowu S na M, tak jak już mówiłam wielokrotnie. Ale ten sweter znowu jest na mnie za mały, tutaj w rękawkach, czuję, że jest ciasny. No i te rękawki też chyba mogły być odrobinę jednak dłuższe. Jeśli chodzi o przód i o tył, no to jest on dopasowany, wydaje mi się, że do zaakceptowania, chociaż tutaj na guzikach jednak w biuście się troszkę rozchodzi, także no ten rozmiar chyba nie do końca jest trafiony. Ale jeśli chodzi o sam sweterek i o wzór, to wydaje mi się, że wygląda no dość ciekawie, właśnie dzięki tym guziczkom. I te guziki są odpinane. Teraz sprawdzimy. Tak, są odpinane. I ten sweter również kosztował 42 zł.
Przechodzimy do ostatniego rozpinanego sweterka w tym odcinku. I wiecie co, przez chwilę myślałam, że zamówiłam dwa takie same, tylko w różnych kolorach, bo bardzo przypominał mi ten beżowy, ale jednak nie, bo tutaj ten wzór jest inny, także to jednak nie jest ten sam sweterek. Ten jest w takim kolorze szarym. Jeśli chodzi o wzór, to mamy tutaj takie warkocze. O, tutaj mamy jakąś czarną nitkę, no ale nieważne. I ten sweterek ma wzór tylko z przodu i na rękawach, a z tyłu jest gładki. A jeśli chodzi o rozmiar, to już pewnie zauważyłyście, że jest on taki luźny, ale wydaje mi się, że nie jest za duży, tylko po prostu taki oversize troszeczkę, taki luźniejszy. No i mamy tutaj też guziczki gładkie w kolorze szarym. Są one oczywiście rozpinane. No i w tym sweterku już ten dekolt jest taki dość głęboki. Powiem Wam, że no jednak nie założyłabym go na pewno samego, tylko właśnie na jakiś tam topik pod spód. Ale ogólnie sweter wydaje mi się, że prezentuje się ok i kosztował 42 zł. Przechodzimy teraz do swetrów zakładanych przez głowę i mam na sobie taki beżowy sweter. No i w tym swetrze zdecydowanie moją uwagę przykuły te ażurowe zdobienia na rękawach i tutaj z boku swetra. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tu mamy takie ażurowe, no i oczywiście rękawy są zakończone ściągaczami. Jeśli chodzi o rozmiar, to wydaje mi się, że jest ok. No może rękawki mogły być troszeczkę dłuższe, ale nie ma tragedii. Fajne w tym sweterku jest to, że mamy tutaj taki dekolt. Przynajmniej ja lubię, jak sweterki mają jakieś właśnie dekolty, niekoniecznie jak są takie zabudowane pod samą szyję. Także to moim zdaniem na plus. U dołu mamy oczywiście ściągacz. Z tyłu sweter jest taki gładki. I ten sweterek kosztował 25 zł. Wskoczyłam w kolejny sweter w kolorze jasnego beżu. No i już się dopatrzyłam jednego mojego minusika, że ten sweter jest ciężki do zakładania przez głowę. Naprawdę musimy się tutaj troszkę posiłować, żeby go założyć. Jest on z takie prążki, zaraz Wam pokażę z bliska, jeśli chodzi o wzór. No i jest to taki sweter, który tutaj jest dość prosty, ale tutaj mamy takie fajne rękawki, takie szerokie, które tutaj ładnie nam się bluzują właśnie na tych mankietach. Bardzo mi się podoba ten efekt, muszę Wam powiedzieć. Z tyłu też jest taki gładki. Także w tym sweterku tak naprawdę całą robotę moim zdaniem robią te rękawki. No sweterek wygląda naprawdę bardzo ładnie, tylko tak jak już mówiłam, muszę się doczepić do tego, że no ciężko się go zakłada przez głowę. No nie wiem, może tutaj troszeczkę ten materiał się podda i będzie taki łatwiejszy do zakładania. No ale to tak naprawdę jedyny minus, którego się dopatrzyłam, bo ogólnie właśnie ten sweterek mi się bardzo podoba i kosztował 42 zł. Tak wygląda ostatni sweterek. No jak widzicie na wieszaku, nie wygląda zbytnio obiecująco, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał po założeniu, więc ja biegnę, zakładam i widzimy się za chwilę. Mam już sweterek na sobie, jak widzicie jest to taki beżowy golf, jest on taki dość dopasowany do sylwetki i jest takiej prążkowanej dzianiny, pokażę Wam zaraz z bliska. Podoba mi się w tym sweterku, w jaki sposób są wykonane rękawy, że mam tutaj takie szerokie mankiety, ozdobione złotymi guziczkami, a tutaj ten rękaw jest taki szeroki i tak fajnie się bluzuje właśnie na tym szerokim mankiecie tutaj. Pokażę Wam z bliska, jak wygląda sweter, jaki ma kolor, jak wyglądają te guziki. Tylko jeśli mam się do czegoś doczepić, to nie podoba mi się do końca, jak ten sweter jest tutaj skrojony i przez to tutaj te rękawy, ta część się tak dziwnie układa. No to nie do końca mi się podoba,
ale podobają mi się bardzo te rękawki. Tutaj jeśli chodzi o rozmiar, też sweter jest ok, no on jest taki dość mocno dopasowany do sylwetki, ale wygląda moim zdaniem dobrze. Z tyłu wygląda tak i kosztował 34 zł. To już wszystkie swetry, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Oczywiście wszystkie linki i ceny znajdziecie w opisie pod filmem. A ja się już z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym filmie.